Jeżeli od jakiegoś czasu macie wrażenie, że wasze życie przypomina jedną wielką czasową pętlę, to cóż, nie jesteście sami. Jeżeli od jakiegoś czasu macie wrażenie, że wasze życie przypomina czasową pętlę, nie jesteście sami. Z okazji dobiegającej końca izolacji oraz premiery gry Returnal przypominamy najciekawsze popkulturowe dni świstaka. Jeżeli od jakiegoś czasu macie odliczamy. I'm officially over this. Wszystkiego najgorszego, krótkiego życia i bolesnej śmierci. Chociaż bohaterka filmu Śmierć nadejdzie dziś przeżywa dzień świstaka w dniu swoich urodzin, los organizuje jej wyjątkowo okrutną imprezę. Podczas gdy skacowana i umęczona ciągłymi zgonami Tree próbuje przechytrzyć zamaskowanego psychopatę, scenarzyści finezyjnie łączą komedię z thrillerem, a opowieść o przeznaczeniu z historią o chaosie i przypadku. Okej, być może kara za nieogarnianie życia nie powinna być aż tak surowa, ale zawsze to lepsze niż coaching. Kosmici, wampiry, duchy i wilkołaki to dla tego duetu chleb powszedni. Co jednak w przypadku, gdy znacznie większym wyzwaniem okazuje się dzień powszedni. W 14 odcinku 6 sezonu z Archiwum X, zatytułowanym po prostu Poniedziałek, Mulder i Scully przeżywają najgorszy mały wtorek w swoim życiu. Zaczyna się od bolesnej pobudki. Potem jest brzemienna w skutkach wizyta w banku i jej wybuchowy finał. Jak powstrzymać zamachowca i dożyć kolejnego dnia? Odpowiedź może być o wiele bardziej ponura i ironiczna niż myślicie. Everything that we are doing is meaningless. Chociaż tytuł tego filmu kojarzy się ze słońcem, drinkami i beztroską, jego założenia są raczej przerażające. Bohaterowie Palm Springs utkwią w pętli czasowej na tak długo, że ułożą sobie w niej życie. Będą przeżywać niekończącą się komedię oraz wieczny dramat. See you tomorrow. Dla takiego lesera jak Niles to oczywiście o wiele lepsza sytuacja niż dla złaknionej nowego życia Sary. Ale kiedy w czasoprzestrzennym równaniu pojawi się uczucie, oboje będą mieć twardy orzech do zgryzienia. Są ludzie, z którymi chciałoby się przeżywać dzień świstaka. Uzbrojony w kuszę J.K. Simmons raczej do nich nie należy. Link to the Past, Ocarina of Time, Phantom Hourglass. Seria gier wideo Legend of Zelda to wielka opowieść o zgubnych skutkach zabawy czasem. Żadna z przygód Linka nie mówi o tym więcej niż Majora's Mask. Spójrzcie tylko na ten roześmiany księżyc. Szkoda by było, gdyby spadł na ziemię i doprowadził do zagłady jej mieszkańców. Choć Majora's Mask to tak naprawdę trzy świstacze dni w cenie jednego, nie czepiajmy się szczegółów. W tej surrealistycznej i zaskakująco mrocznej opowieści stawka jest wysoka, czas nieubłagany, a jego władcy nie znają litości. To idealna gra dla waszych pociech. Słodkich snów! A skoro jesteśmy przy grach wideo, czas na kino ostateczne i dzień świstaka w ekstremalnym wydaniu. Ubrany w egzoszkielet Tom Cruise może być marnym wojownikiem, ale będzie miał czas, żeby nauczyć się rozkładu przeciwników na pamięć. W przerwaniu pętli pomoże mu o wiele lepsza w gierki Emily Blunt. A filmowa bitwa stanie się najlepszą ilustracją poetyki ekscesu. Na skraju jutra to nie tylko jeden z najbardziej niedocenionych blockbusterów ostatniej dekady. To również wspaniała ilustracja słów Sołżenicyna. Jeśli nie potrafisz wykorzystać minuty, zmarnujesz godzinę, dzień i całe życie. Your leg's broken. No, I'm good. Then you better start over. Dajcie znać w komentarzach, które z filmów o czasowych pętlach warto sobie powtórzyć. I powtórzyć. I powtórzyć. How many times have we been here?